bezpieczeństwa i praworządności. Rozumiem, że pan radny mógłby przedstawić bardzo. Komisja, posiedzenie było się w dniu 9 maja w godzinach 18.30 do 19.30 w posiedzeniu temu ja zastępowałem przewodniczącego komisji Mariusza Chowańskiego, który złożył bardzo dane, tak jak poprzednio. Przyjęliśmy porządek obrad, protokół z poprzedniego posiedzenia. Zapoznaliśmy się z bieżącą korespondencją, będzie dyskusja debata bezpieczeństwa. Jeżeli chodzi o pisma wpływające do Rady Dzielnicy, komisja rozpatrzyła dwa pisma. Jedno pismo to jest pismo, które przyszło z Komendy Miejskiej Policji w Krakowie z Wydziału Ruchu Drogowego na ręce przewodniczącego z racji w odpowiedzi na pismo dotyczące przepisów ruchu drogowego przedstawiających Gdynię, ulicę Łużyckiejca, Gdynię, Krakowie. Niemniej wiadomo, że jest to jedno z miejsc zagrożonych, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, jeżeli chodzi o ruch drogowy. Odpowiadano mniej więcej w tym stylu, że funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji czuwają na bezpieczeństwo i porządkiem roku prowadzone są liczne działania mające na celu wyeliminowanie kierujących, którzy stwarzają zagrożenie oraz nie stosują się do obowiązujących przepisów ruchu drogowego. W ramach posiadanych sił i środków policjanci Wydziału Ruchu Drogowego a Komendy Miejskiej Policji w Krakowie obejmą nadzorem opisany przez pana region. Jednocześnie pana pismo zgodnie z właściwością zostanie przekazane do komisariatu pracy 6. I drugie pismo to jest pismo Rady Miejskiej Miasta Krakowa, oddział 5 Wola Dłowacka z dnia 4 kwietnia. Sprawozdanie z realizacji programu kontrakty dla dzielnic. I tutaj są, że tak powiem, zadania, które były uwzględniane z przedstawicielem Rady Dzielnicy. To są dwa miejsca, ulica Witosa, 19 kontrola pod gruntem przekroczenia porządku publicznego, spożywania alkoholu, używania osób nieprzyzwoitych przez grupy ludzi i ulica Wojty 2, wysokie liczba. Kontrola pod kątem niszczenia mienia, zakłócenia porządku, spożywania alkoholu, używania nieprzyzwoitych. Więc tutaj jest opis realizacji przez Straż Miejską poszczególnych zadań dotyczących tych dwóch punktów. Ja może krótko, w każdym razie można się zapoznać, bo pismo tutaj jest też tej kontroli, że przy ulicy Witosa przeprowadzono 85 kontroli, przy ulicy Bojki 2 77 kontrol. Sprawców Granada. I chciałem również powiedzieć, że tak poprzednio, że to są miejsca jakby w dalszym ciągu tego monitorowane przez Straż Miejską. Następnie ogólnie w dyskusji mówiono o sprawach związanych z bezpieczeństwem dzielnicy. Tutaj już po posiedzeniu komisji płynęły pisma do Rady Dzielnicy dotyczące m.in. bezpieczeństwa uczniów w dojściu do budynku szkolnego przy ulicy Stojowskiego 31. Straż Miejska tutaj pisze, że są kontrole i miary posiadanych środków strażnicy w dalszym ciągu będą kontrolować w okolicy szkoły. No to jest sprawa taka, że między innymi na ten temat żeśmy mówili, pismo płynęło później, ale ten temat jest jakby dalej aktualny. I również tutaj pismo, które płynęło już po posiedzeniu komisji, o którym mówiliśmy w ramach dyskusji, to jest informacja Komisariatu Policji 6 w Krakowie w sprawie czynności policyjnych w miejscach, które zostały określone jako szczególne zagrożone naruszeniem ładu i porządku publicznego. Analiza okresu 1 stycznia do 31 marca, można się zapoznać, jest to tutaj w dokumentach komisji. Z
Straż Miejska również omyka sprawę, to znaczy poinformowała nas, jeżeli chodzi o wybór najlepszego strażnika rejonowego miasta Krakowa. Tutaj z osób związanych z nami jest pani Teresa Masterterka, zajęła drugie miejsce, pani Marcia Lasyska, trzecie miejsce. Sprawy ogólnie są na stronie internetowej straży, także można się też również zapoznać z tym tematem. No i myślę, że w zasadzie to było najważniejsze o tym, jeżeli chodzi o dyskusję na temat bezpieczeństwa na dzielnicy. A jeszcze jest taka kwestia, bo prosiliśmy, mówiłem to na poprzednim posiedzeniu Rady, że Straż Miejska ma nam wysłać listę, informację dotyczącą strażników miejskich w naszej dzielnicy. A można powiedzieć tak, że jeżeli na przykład chodzi o osiedle Furmanów, to jest całkowicie zabezpieczony, jeżeli chodzi o strażników tych tak zwanych dzielnicowych. I to nie wiem, czy to dało do rady, no ma wpływ. I to by było wszystko. O 19.20 poruszę panią przewodniczącą za tym, czy macie państwo jakieś pytania do zadecydowania naszej komisji? Pan przewodniczący Boże, proszę. Ja mam taką prośbę do komisji, żeby uczuli straż, do zmiany, żeśmy byli na tym pikniku w szkole 162. Najgorszy tam dla nich jest z tyłu Piątek i Sobota. Zbiegają się tam i urządzają sobie grill. Tutaj z tyłu. No i oni sobie po prostu nie mogą, czy portierka, czy coś, nie może sobie z nimi poradzić, tak że ona, jak dzwonią na straż, to ta straż przyjeżdża albo po opóźnieniu już, skąd się dowiedzą, nie wiem jak, że oni się później rozpryskują, nie ma nic. Żeby od razu przynajmniej, a nie to, żeby zaprowadzili, to jest Piątek i Sobota. Najgorsze jedzie, oni się tam zbierają, to właśnie z tym ważko. Za podstawą był to 62. To jest wielka prośba do komisji, żeby to im zadało. Tak się to poruszymy to na nas. To tyle. Tyle. Ktoś z państwa radny? Nie, na szkole podstawowej studia. Na policji. Co na tej szkole? Nie wiem, to nie można jeszcze, przepraszam, jak to się dzieje, na terenie szkoły wojska. Tak, nie, na terenie szkoły wojska, tak jest. Piątek i sobota. Tam się grili już wieczór pod przychodzą, my go palałem ogień, no i to. Nie, ktoś z państwa radnych jeszcze chciałby zadać jakieś pytanie związane z działalnością Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności? Rozumiem, że nie.